Przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby przekazać wam dobrą nowinę, prawdziwą dobrą nowinę. Dobrą nowinę o życiu, o takim życiu, które stało się udziałem każdego z nas. Przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się na nowo, dlatego że podjęli decyzję, dlatego że zechcieli stać się uczestnikami nieba. Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki. Ja w 2014 roku prawdziwie narodziłem się na nowo. Wcześniej byłem człowiekiem, który okradał innych ludzi. Byłem człowiekiem, który kręcił lewe interesy. Byłem człowiekiem, który odsiadywał w zakładach karnych wyroki. Ja w momencie, kiedy byłem już na samym dnie, wtedy postanowiłem, że zawołam do tego Boga, o którym tak naprawdę dużo nie wiedziałem. Ja z głębi swojego serca postanowiłem zawołać do Jezusa. I kiedy do Niego zawołałem, moje życie drastycznie się zmieniło. Ja uwierzyłem w to, otworzyłem Słowo Boże w zakładzie karnym. Otworzyłem Pismo Święte i przeczytałem, że została za mnie zapłacona kara śmierci, że została za mnie zapłacona cena śmierci, że to ja przeczytałem, że to ja powinienem iść na śmierć, że to ja powinienem ponieść karę śmierci za każdy swój grzech. I ja się dowiedziałem, że zrobił to Jezus Chrystus, że On wziął każdą chorobę, każdy grzech i każde moje przekleństwo na siebie. Ja wtedy narodziłem się na nowo. Ja wtedy zrozumiałem, że moje życie należy tylko do Jezusa i że tylko w Nim, tak naprawdę jest sens istnienia każdego człowieka. Przyjaciele, jeśli chcecie się pojednać z Bogiem, zróbcie to, bo ten czas przemija. To, co się nazywa dzisiaj, może się skończyć dla każdego człowieka jutro, jeżeli nie podejmiecie decyzji o tym, aby narodzić się na nowo jeszcze dzisiaj. Jutro może być za późno. Jeśli ktoś z was chce oddać życie Jezusowi teraz, możecie tutaj podejść do nas. My się o was pomodlimy. Jeśli ktokolwiek z was ma jakąkolwiek chorobę, to przyjdźcie tutaj, położymy na was ręce i zostaniecie uzdrowieni. Amen. Ciebie uzdrowieni.